Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po pierwszym meczu półfinałowym pomiędzy GKS-em Tychy a TMH Tempisz Polonią Bytom. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3-0. Proszę o pomeczowy komentarz. Najpierw trener gości, pan Zbigniew Szydłowski. Dobry wieczór. Na pewno mecz był dobry, szybki, jakby i Tychy miały swoje okazje. Może troszeczkę więcej. Szkoda naszych sytuacji, bo też mieliśmy kilka sytuacji, nawet bym powiedział takich stuprocentowych, nie wykorzystaliśmy tego. Na pewno szkoda w drugiej tercji naszych przewag, nie wykorzystaliśmy tych sytuacji, tych przewag, tych się dobrze broniły. No cóż, przegrywamy 1-0, gra się do 4 zwycięstw. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej i wyjedziemy stąd 1-1. Zobaczymy. Dziękuję. Trener gospodarzy, pan Jiří Šejba. Tak na počátku to bylo vidět, že jsme byli trošku nervózní, měli jsme tam nepotřebné ztráty kroužku, ale potom, dá se říct, už se trošku chlopáci pozvedli, zvedli a opanovali tu hru a v druhé terci tam jsme dali trošičku nebo přitivníkovi nějaké šance na střelení branka těma kárama, ale pak v konci se nám udalo střelit ty branky a ta hra už byla pod naší kontrolou. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenerów? Co stało się Kamilem Kalinowskiemu, bo chyba... Tam coś barkiem. Czyli jutro na pewno nie zagra. Nie wiadomo. Zobaczy dopiero potem. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. W takim razie dziękuję za udział w konferencji. Zapraszam na jutrzejsze spotkanie.